Kurkę rozpoczynam od zrobienia głowy. Robię magiczny krąg i robię teraz 12 słupków. Trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. Drugi. Trzeci. Czwarty, piąty, szósty, dziewiąty, dziesiąty i 11, 12. Teraz zaciągam, wbijam się w trzecie oczko łańcuszka i robię oczko ścisłe. Teraz przechodzę do drugiego okrążenia. Będę robiła na każdym słupku 2 półsłupki, czyli w sumie 24 półsłupki. 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. I drugi słupek. Na kolejnym słupku 2 słupki. Pierwszy i drugi. I znów na kolejnym słupku 2 słupki. Czyli w sumie 24 słupki. I proszę sobie zrobić do końca. Zamykamy tutaj oczkiem ścisłym. I drugą część głowy identycznie, bo muszą być dwie części tej głowy, żeby później je zszyć. Mam już drugą część główki gotową, teraz będę je zszywać. Będę zszywała w ten sposób, że będę się wbijała w jednej części w słupek, drugą i będę robiła półsłupki. Muszę zszyć teraz 18 słupków, czyli wbijam się w pierwszy słupek. Biorę drugą część główki i obojętnie w które miejsce, to nie ma znaczenia, wbijam się w słupek. Nabieram nitkę na szydełko, przeciągam i robię półsłupek. Teraz wbijam się w kolejny słupek i następny tej drugiej części i znów robię półsłupek. I znów słupek, słupek drugiej części i już mam teraz 3 słupki zszyte. Teraz zszywam. Czwarty, piąty i w ten sposób muszę zszyć 18 słupków. 18 słupków zszyję, a 6 zostanie mi tutaj, które nie będą zszyte. I tak 18 słupków mam zszytych i tutaj mi zostało z jednej strony 6 słupków i z drugiej strony 6 słupków. Teraz będę pracowała na tych słupkach, które nie są zszyte. Przechodzę na pierwszy słupek oczkiem ścisłym. 3 oczka łańcuszka jako słupek i jeszcze jedno oczko łańcuszka na poprzeczkę. Na drugim słupku robię słupek. Oczko łańcuszka. Na trzecim słupek. Oczko łańcuszka. Na czwartym słupek. Oczko łańcuszka. Na piątym słupek. Oczko łańcuszka.
I na szóstym też słupek. Oczko łańcuszka. Obracam robótkę i wbijam się teraz te słupki. I robię znów na pierwszym słupku słupek, oczko łańcuszka. Na drugim, drugi słupek, oczko łańcuszka. Trzeci słupek, oczko łańcuszka. Czwarty słupek, oczko łańcuszka. Piąty słupek, oczko łańcuszka. I szósty słupek, oczko łańcuszka. I zamykam okrążenie, wbijam się w trzecie oczko łańcuszka, robię oczko ścisłe. Zrobiłam już w sumie 12 słupków oddzielonych oczkiem łańcuszka. Tutaj mam ostatni słupek, jeszcze muszę zrobić oczko łańcuszka. I zamykam okrążenie, wbijam się w trzecie oczko łańcuszka, robię oczko ścisłe. Teraz przechodzę oczkami ścisłymi na poprzeczkę tutaj, na to jedno oczko łańcuszka. Trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. Drugi słupek. Oczko łańcuszka. Przechodzę na kolejną poprzeczkę, robię dwa słupki. Oczko łańcuszka. Na następną dwa słupki. Oczko łańcuszka. I znów dwa słupki. Oczko łańcuszka. I tak całe okrążenie. Teraz będę robiła na tych słupkach słupki reliefowe tylnie. Trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. I teraz od tyłu nabieram słupek na szydełko w ten sposób i przerabiam słupek. Oczko łańcuszka. Przechodzę na kolejny motyw, gdzie miałam dwa słupki. Od tyłu nabieram słupek na szydełko i przerabiam słupek. Kolejny tak samo. I przerabiam słupek. Oczko łańcuszka. Na kolejnym motywie też robię dwa słupki. Nabieram od tyłu. W ten sposób, tutaj go mam na szydełku i przerabiam słupek. Oczko łańcuszka i znów od tyłu łapię ten słupek w ten sposób i słupek robię. Drugi tak samo. I tak całe okrążenie. Zamknęłam okrążenie, wbiłam się w trzecie oczko łańcuszka i tak teraz wygląda. Trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. Na drugim słupku robię też słupek tylni, reliefowy tylni. Teraz robię dwa oczka łańcuszka. Przechodzę na kolejny słupek i też robię słupki reliefowe tylnie. Dwa oczka łańcuszka i w
właściwie powtarzam ten rząd tak jak poprzednio, z tą różnicą, że między motywami nie będziemy robić jednego oczka łańcuszka, a dwa oczka. Zamykam okrążenie, wbijam się w trzecie oczko łańcuszka i robię oczko ścisłe. Tak teraz wygląda moja kurka. Trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. I znów od tyłu nabieram słupek na szydełko i robię słupek. Teraz tutaj miałam dwa oczka łańcuszka, teraz będę robiła trzy oczka łańcuszka. I właściwie powtarzam cały czas to samo, czyli robię słupki reliefowe tylnie. Na każdym słupku po jednym słupku reliefowym tylnie. Trzy oczka łańcuszka i nabieram słupek, przerabiam słupek, nabieram ten słupek na szydełko i przerabiam słupek. I tak całe okrążenie. Zamykam okrążenie, wbijam się w trzecie oczko łańcuszka i robię oczko ścisłe. Przechodzę do kolejnego. Trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. Znów od tyłu nabieram na szydełko słupek i zrobię słupek reliefowy tylny. Trzy oczka łańcuszka. Na kolejnym motywie to samo. Właściwie tutaj nic się nie zmienia. Trzy oczka łańcuszka i pierwszy i drugi. Na tych trzech pierwszych motywach nic się nie zmienia. Teraz będzie zmiana, bo robię dwa oczka łańcuszka. I tutaj już zaczynamy robić ogon. Nabieram nitkę na szydełko, od tyłu łapię ten słupek pierwszy i robię pierwszy słupek reliefowy tylny. Nabieram nitkę na szydełko. Drugi raz za ten sam słupek łapię. Robię drugi słupek reliefowy tylny i jeszcze jeden i trzeci. Oczko łańcuszka. Na kolejnym słupku robię trzy słupki reliefowe tylnie. Pierwszy. Drugi i jeszcze na tym samym słupku robię trzeci. Oczko łańcuszka. Przechodzę na kolejny motyw i na tym pierwszym słupku znów robię trzy słupki reliefowe tylnie. Pierwszy. Drugi. I trzeci. Oczko łańcuszka. Przechodzę na ten drugi słupek i tak samo robię.
Pierwszy. Drugi. I trzeci. Oczko łańcuszka. I takich motywów muszę zrobić 6. Dwa mam. Tu będzie trzeci, czwarty, piąty, szósty. Tutaj będzie ostatni. I jeszcze te trzy ostatnie motywy już normalnie przerobię. Mam 6 motywów. Teraz robię 2 oczka łańcuszka i już na tych słupkach, na tych motywach będę robiła po jednym słupku reliefowym tylnym. 3 oczka łańcuszka tutaj były. I pierwszy słupek. Drugi, 3 oczka łańcuszka. I 3 oczka łańcuszka. Zamykam okrążenie, robię oczko ścisłe. I tak teraz wygląda moja kurka. Tutaj już zaczyna się wyraźnie kształtować ogonek. W kolejnym okrążeniu robię 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. Na drugim słupku robię słupek reliefowy tylny. Tutaj nic się nie zmienia. 3 oczka łańcuszka. I tak samo, nic się tutaj nie zmienia. 3 oczka łańcuszka. Pierwszy i drugi. I zmiana będzie tutaj. Przedtem robiłam 2 oczka łańcuszka, teraz robię 3 oczka łańcuszka. I teraz na tych słupkach reliefowych tylnych znów będę robiła, na każdym z tym słupku będę robiła po jednym słupku reliefowym tylnym. Czyli pierwszy, drugi od tyłu łapię. I jeszcze trzeci od tyłu łapię. Dwa oczka łańcuszka. Na kolejnych tak samo. Pierwszy. Na drugim. Drugi i na trzecim, trzeci. Dwa oczka łańcuszka. I znów. Pierwszy. Drugi, trzeci, 2 oczka łańcuszka i znów robię słupki od tyłu. Dwa oczka łańcuszka.
I tak do tego miejsca tutaj. Już tutaj zrobiłam ten ogonek. Teraz robię 3 oczka łańcuszka i tutaj będzie motyw na motywie. Czyli słupek na każdym słupku reliefowym tylnym jeden słupek reliefowy od tyłu. 3 oczka łańcuszka między nimi. Trzy oczka łańcuszka. I 3 oczka łańcuszka. I zamykam okrążenie. Wbijam się w trzecie oczko. Robię oczko ścisłe. Tak to teraz wygląda. Muszę sobie popatrzeć, bo ja teraz akurat na poczekaniu wymyślam ten wzór. I tak teraz muszę pomyśleć, co dalej. Bo już tutaj fajnie się zaczyna nam ogonek kształtować. I zaraz przejdziemy do kolejnego. W kolejnym okrążeniu znów 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek, drugi słupek reliefowy tylni, 3 oczka łańcuszka, tutaj nic się akurat nie zmienia, motyw na motywie, 3 oczka łańcuszka. Tak, tu 3 oczka łańcuszka. I teraz będę robiła na każdym tym słupku 2 słupki reliefowe tylnie. Pierwszy i drugi. A i muszę poprawić, bo coś mi się tam. O, teraz. Na drugim słupku też robię 2 słupki reliefowe tylnie. Pierwszy i jeszcze jeden. Na trzecim tak samo. Pierwszy i jeszcze i drugi. Zobaczymy, jak to wygląda teraz.